Dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale Bike Test, w serii, w której kupuję używane rowery, staram się je przerobić, żeby je ulepszyć i sprzedać pod wszystkim drożej albo chociaż nie stracić. Sprzedałem ostatnio te Wigry 3, które kupiłem za 240 zł, sprzedałem je za 450, a teraz idę wreszcie kupić swojego pierwszego fulla na tym kanale i zaraz zobaczycie, co z tego wyszło. Cena wyjściowa to jest jakieś 4200, mam nadzieję, że troszkę znegocjuję. Bardzo mi ostrzegano, żeby nie kupować roweru, szczególnie za kwotę około 4-5 tysięcy przez wysyłkę, bo mógłbym nieźle w to wtopić. Także w Warszawie nie było aż takiego dobrego wyboru. Było tak naprawdę kilka rowerków. Ten jakoś, kurczę, mi się spodobał. Cześć, Adam. Marek. O, to jest ta bestia. Ostatecznie z ceny 4200 zbiłem do 3800. Próbowałem jeszcze niżej, ale no właściciel się nie zgodził, były właściciel. Więc 3800, może nie jest to jakąś super okazjonalną ceną, ale ciężko było dostać tutaj coś lepszego. Podobają mi się w tym rowerze następujące rzeczy. Rama, bo ma ładny kształt i kolor. Oraz to, że obydwa koła są czarne. Widziałem inne ogłoszenia z tego modelu i koło, na przykład jedno było białe, drugie czarne i to wyglądało strasznie kiczowato. A tutaj jest takie fajne połączenie właśnie czerwonego z czarnym. Tak samo jak... co tu jest czarne? A, amortyzator. Marzocchi Bomber Z1 Sport. O skoku 180 mm, także z czarnymi goleniami, które od 2010 roku jeszcze się nie przetarły oraz nie mają żadnych rys. Spoko jest też ta szeroka kiera od Dartmoora, która wygląda jak praktycznie nowa, nie ma żadnych zadrapań. Przerzutka SRAM X7 całkiem nieźle przerzuca. Spoko jest też to, że z przodu i z tyłu są tarcze o szerokości 203 mm. Jeśli chodzi o dobre wieści, to mogę jeszcze powiedzieć, że ten rower był praktycznie dwa razy serwisowany w tym roku i zawieszenie przeszło dwukrotny serwis także w tym roku z wymienionymi uszczelkami w przednim amortyzatorze. A teraz te gorsze wieści. Słabe zdecydowanie jest to przetarte siodełko, choć podobno jest ona jakieś wyjątkowe i oryginalne od Specialized, jakieś jeansowe. No, tragedia są też te chwyty, które na pewno trzeba będzie wymienić. I nie podobają mi się także hamulce w tym rowerze, które słabo hamują, choć były odpowietrzane, to i tak są dosyć gumowe. Na dodatek jest pełno zardzewiałych śrubek. Mam na nie taki pomysł, że wymienię je na SLX-y z mojego roweru, który kupiłem dwie serie temu. I jeszcze się nie sprzedał, więc będę robił taką transplantację właśnie hamulców. Opony są już praktycznie sparciałe, więc trzeba będzie je wymienić. No, słabe są dosyć. To gromadzi chyba największy koszt, właśnie te opony, bo pewnie wyjdzie jakieś 200 za sztukę. Damper jest też średni, ale przetestuję go w górach jeszcze w tym odcinku. No i ten dzyndzel nad kapą sterów. Co to w ogóle jest? Czemu tak to jest zrobione? Idę stąd, bo śmierdzi tu psim gównem. Wszędzie tu psy srają. Inną taką niedogodnością w tym rowerze może być waga. Nie wiem jeszcze dokładnie ile waży. Widziałem w internecie, że waży około 18 kg, choć właściciel mi mówił, że około 16. Także mam tutaj wagę do łowienia ryb. I sprawdzimy, ile ten rower waży tak naprawdę. O Jezu! 18,5 kg. Ciężko w tym rowerze tak właściwie będzie już zrzucić na czymś wagę, także nie będę się na tym za bardzo skupiał. Widzę, że były właściciel już podjął kroki w tym kierunku. Jak tutaj widzicie, karbonowe podkładki sterów. Największą różnicę chyba odczuję, kiedy wymienię opony, bo wydaje mi się, że te starsze są na pewno cięższe. A i tak będę je musiał wymieniać, bo są popękane. Mówiłem Wam wcześniej, że na tym rowerze będę jechał w góry i tak właściwie teraz jest czwartek i w sobotę jadę właśnie tym rowerem do bikeparku w Czarnej Górze. Wypróbować go i najważniejszym właśnie celem dzisiejszego odcinka jest przygotowanie go do tego wyjazdu, żeby się tam po prostu nie zabić i troszkę poprawić wizualnie także ten rower. Więc nawet jeśli uważacie, że przepłaciłem na przykład za ten rower, to ja brałem też pod uwagę to, że jeśli pojadę do tego bikeparku, to musiałbym tam wypożyczyć rower za przynajmniej 200 zł, żeby fajnie jeździł przez cały dzień, a tak już mam rower, więc zaoszczędzam 200 zł, więc nawet jeśli zapłaciłem za niego 3800, to tak naprawdę jest to dla mnie 3600, bo i tak musiałbym wypożyczyć tam rower na miejscu, a tak już mam ten. Zanim zacznę robić coś konkretnego na tym odcinku, czas na reklamę naszego sponsora, dzięki któremu mogę właśnie robić takie droższe odcinki o droższych rowerach, czyli YFoot.
YFood jest producentem napojów, które w niektórych sytuacjach mogą wam zastąpić jedzenie. Kiedy na przykład jesteście zapracowani albo nie macie po prostu czasu, żeby sobie przyrządzić jakiegoś posiłku, jesteście w biegu, czy przed treningiem, czy na przykład w trakcie jakiegoś biegu, albo jedziecie gdzieś dalej na rowerze, wtedy taki napój może was nasycić nawet na 3, 4 czy 5 godzin, jeśli go wypijecie. On ma także witaminy i minerały oraz białko. To jest naprawdę fajna sprawa. Ta butelka akurat jest półlitrowa i ma 500 kilokalorii, także jeśli jestem na uczelni na przykład na 2,5-godzinnych zajęciach, biorę sobie na przykład na przerwie taką butelkę, piję ją i nie dość, że jestem napity, to jeszcze nasycony, najedzony. Tutaj macie kod rabatowy dla was, link macie poniżej w opisie. Jeśli z tego skorzystacie, to myślę, że nie pożałujecie. Dobra, zaczynamy od tego, że chcę się pozbyć tych wszystkich naklejek, które są tutaj przylepione. Jest ich naprawdę dużo i chcę je odkleić z dwóch przyczyn, tak właściwie, bo nie podobają mi się, to jest pierwsza. A po drugie, chcę zobaczyć jeszcze, czy na tym lakierze po prostu nie ma żadnych innych ukrytych wad, jak jakieś rysy, zadrapania, ubytki, wiecie o co chodzi. Były właściciel tłumaczył te naklejki tym, że startował w jakichś zawodach, przez to naklejał je na ramę. Nie wiem, jaki to ma związek, ale... dla mnie mały. No, nareszcie. Wreszcie mam totalnie czystą kartę. Teraz te ślady wszystkie po naklejkach bym musiał rozpuścić po prostu jakąś benzynką ekstrakcyjną. Ale tutaj są jeszcze na górze jakieś takie dziwne ślady od lakieru i się zastanawiam, czy pod tym coś jest, czy to są jakieś plamy po prostu. No, trzeba to sprawdzić. Dziwne to jakieś, w ogóle nawet nie mam śladu na szmatce z jakiegoś czerwonego, wiecie, od starcia. Ani benzyna ekstrakcyjna, ani rozcieńczalnik nitro sobie z tym nie poradzili, ale na szczęście jeszcze spróbowałem pastą Tempo, która pomogła. Jest to pasta lekkościerna, która jakoś troszkę zdrapuje to, zamiast po prostu rozpuszczać, więc po prostu tym tarciem to się zdrapało. No i widać, że to są, kurcze, jakieś takie dziwne zadrapania, co mi się nie podoba. Jak na razie efekt jest zadowalający, ale myślę, że to jeszcze poprawię. A teraz muszę się jeszcze zająć jednak przerzutką, bo coś, kurczę, z nią nie gra. Jakby się rozregulowała, jak zacząłem kręcić korbą, po prostu jest coś dziwnego. Mam tutaj zdecydowanie za luźną linkę, ale z drugiej strony nie mogę jej wyregulować baryłką, ponieważ jakoś się nie wkręcę. Nie wiem, czy tam nie ma właśnie tej śrubki, czy co. Trzeba odkręcić linkę, poluzować ją i zobaczyć, o co chodzi z tą baryłką. No, ewidentnie tu jest coś nie tak. Dobrze, sprawdźmy, co to ma w ogóle w środku. Dlaczego coś tu nie gra? Jeśli potrzebujecie narzędzi i myślicie o tych od Kingtony, to macie od nas rabat 10% i link do ich sklepu macie poniżej w opisie. Podejrzewam, że w ogóle ta baryłka nie jest od tej manetki. No, nijak ona tutaj nie pasuje. Widać, że w środku są takie zwoje w manetce, a ta baryłka nie ma czegoś takiego. Tutaj są tylko, nie wiem, jakiś kwadrat. To totalnie nie jest to. Jedyne wyjście, jakie widzę, to zamówić albo nową manetkę, albo jeśli ktoś z was ma może baryłkę pasującą do tej manetki, w co wątpię, ale może. I jeśli ktoś z was ma może nową manetkę SRAM X4 albo po prostu używaną sprawną, to odezwijcie się do mnie na Instagramie albo napiszcie do mnie na maila i się dogadamy na pewno, żebyście mi to wysłali, bo no kurczę, przydałaby się tutaj sprawna ta baryłka. Nie będę teraz zakładał tych obleśnych starych gripów, które się po prostu lepią. Tylko założę nowe, które dostałem od Pro X-a. Wypróbuję je już w Czarnej Górze. Tylko kurczę, nie wiem, czy czarne, czy czarno-czerwone. Kiedy kupowałem ten rower, myślałem, że będzie z nim o wiele mniej problemów. A tutaj mam nawet problem z odkręceniem gripa, bo nawet ta śrubka jest jakoś walnięta i klucz, który powinien tam wchodzić, ten imbus tutaj nie wchodzi, bo jest walnięta śruba. Więc trzeba będzie to jakoś imbusem nabić, czy coś po prostu tutaj podziałać. Ostatnia przeróbka dzisiaj.
to pedały. Nie chcę takich białych, choć one są całkiem fajne, to jednak mają na sobie luz, już tutaj się poluzowały. Na pewno można to wyregulować oczywiście, ale nie chcę białych, ponieważ chcę jak najmniej białych elementów. Chcę, żeby ten rower był czarno-czerwony. Dlatego mam tutaj inne platformówki od ProX'a i właśnie je założę. Powiem wam, że naprawdę mi się podoba ten rower w tej opcji czarno-czerwonej. No normalnie jak Ferrari. Mega się z tego cieszę. Nawet nie przeszkadza mi teraz ten biały element. Myślę, że dodaję takiego teraz charakterku. Jeśli to będzie jedyny biały element, to mogę to zaakceptować. Została jeszcze kwestia, jeśli chodzi o wygląd, to siodełka. Na pewno są jeszcze opony do wymiany. Także kwestię wyglądu mamy mniej więcej ogarniętą. Ale zostały jeszcze właściwości jezdne. Dlatego jedziemy teraz do Czarnej Góry, gdzie przetestuję ten rower, ale opowiem wam, jak jeździ i co trzeba w nim jeszcze zrobić dopiero na kolejnym odcinku, dlatego zasubskrybujcie koniecznie ten kanał.